Dzień dobry, proszę Państwa. Witam Was w dzisiejszym Q&A. Było on zapowiadane w poprzednim filmie, zadawaliście pytania na Instagramie. Sporo tych pytań przyszło i nie będę przedłużał. Za kamerą Igor Święty i pytania będzie wybierał. Tak, zaczynajmy, Igor. Serwus, jakie cele treningowe na najbliższe miesiące? No to jest ogólnie taka kwestia, o której mówiłem wielokrotnie, bo właściwie za każdym razem, gdy coś się zmieniało, mówiłem o tym, jak ten plan będzie wyglądał w przyszłości. Tak jak chciałem zrobić tą długą masę, później chciałem zredukować, żeby później zrobić krótką masę i długą redukcję. Tak w skrócie, nie? Więc jak teraz jestem już po tej redukcji, z której jestem dosyć zadowolony, wiadomo, że ta sylwetka nie jest jeszcze odkryta, ale nie taki był cel, bo tu właśnie o to chodziło, żebym się odtłuścił, to w tym momencie, odpowiadając już na pytanie, bo dałem taki długi wstęp, plan jest taki, żeby masować do końca stycznia wstępem kilogram na miesiąc, czyli takim wolnym tempem, nie? Więc pewnie tą przyszłą redukcję rozpocznę od 84 lub 85 kg i ta docinka na wakacje będzie ostra. Dobrze, wydaje się to być piękny plan, więc kiedy jakiś challenge na kanale? Na przykład, kto zrobi najwięcej kroków w grupie? Niedługo. Podaje się, wszystko się pyta, czy jesteś zadowolony z efektów redukcji? Jestem, jak najbardziej. No tak jak mówiłem, celem, bo dużo osób albo mam wrażenie, że nie rozumie, albo chce mi dopiec, albo po prostu jest nowe na kanale. I te osoby przychodzą i mówią, chujowa ta redukcja, bo nie masz jeszcze odkrytej sylwetki. Tylko właśnie o to chodziło, że moim celem nie było zredukować do 10%, tylko do tych kilkunastu, żeby dobrze się czuć, żeby ta masa była miała fajną podstawę. Cel ten zrealizowałem, jak najbardziej jestem też zadowolony z maksów, bo tak naprawdę tylko na klacie jest zauważalny spadek, który no, był bardzo przewidywalny, bo na tej płaskiej niestety waga jest dość ważnym czynnikiem. Czy będzie jakaś nowa seria? Nowa seria? Ogólnie no to dobra, ja się tak obszernie odniosę, bo ja wiem, że były też pytania o to, czy będzie daily, bo pewnie zakładam, że o to też chodzi z serią, że takie 7 filmów z rzędu, jak to było, że 10 celebrytów naśladowałem, albo coś w stylu masa za 100 zł przez tydzień. To niestety wygląda to tak, że żeby móc realizować filmy daily, ja muszę mieć dużo czasu. No i to wygląda tak, że właściwie wiecie, cały dzień nagrywam, a te filmy często montuję po jakieś 8-10 godzin i nie da sobie się połączyć ze szkołą po prostu. Tak więc, no póki jest szkoła, no to jest niemożliwe dla mnie, żeby zrobić serię, a znowu nie będę jej robił w ferie, to już powiem, nie będę robił w ferie serii takiej, bo no matura za rogiem, także niestety trzeba wybrać priorytety. Next question, panie Świątek. Kiedy kastrowanko świętego? Nie, omijamy to pytanie. Co, co ty mówisz, człowieku, jakie kastrowanko świętego? Ej, jak zareagowali twoje rodzice i szkoła na taki wzrost popularności? Myślę, że to głównie chodzi o rodziców. Nie, no też pytanie, czy szkołę? Dobra, to szkoła. W szkole w ogóle tego nie zauważam, ale to też, no nie wiem, no ja nie żyję jakoś specjalnie szkołą. Mam zadania, mam się uczyć, tyle. Więc jeśli chodzi o życie szkolne, w ogóle się to nie zmieniło. A co? No są jakieś osoby, co mnie rozpoznają w szkole. Ale to wraz, czekaj, no bo o rodzicach, nie? To nastawienie rodziców mocno się zmieniło wraz z zwiększeniem się popularności na kanale. Bo na początku, no jak tam tych subskrypcji, no nie wiem, ten pik, kiedy zaczęło to iść w górę, był w grudniu zeszłego roku. I od tamtego czasu, no tych subskrypcji przybywa tysiące w skali miesiąca. A wcześniej ta liczba tak oscylowała mniej więcej przy dwóch, przy trzech. Trochę niżej też, no to rodzice traktowali to jako stratę czasu, że traciłem czas w ten sposób. A też się nie będę rozwodził jakoś specjalnie, bo jak pan Murański mówi, o rodzinie się mówi dobrze albo wcale. Więc w tym momencie jak najbardziej mnie wspierają i jest wszystko G. Czy spodziewałeś się takiego wystrzału kanału? Czy się spodziewałem? Właśnie to zależy, o który moment pytasz. Bo jeżeli chodzi o ten właśnie moment, w którym mówię, ten kanał wystrzelił w grudniu, to znaczy na początku grudnia miał 3000 subskrypcji, pod koniec grudnia miał chyba 6000 subskrypcji i pod koniec stycznia już miał 10000 subskrypcji. Więc to był ten taki największy, wiecie, moment przełamania tego kanału, powiedzmy, bo od tamtego czasu te filmy się promują bardzo fajnie. Więc z tego momentu w grudniu przebicia się nie przewidywałem. Tego nie dało się przewidzieć po prostu. A te kolejne filmy, które już się wybijały, powiedzmy na przykład najbardziej, może ten najbardziej popularny film na kanale, czyli Tydzień Jedzenia na masie, nie spodziewałem się, że tak wystrzeli, ale generalnie te filmy, powiedzmy, kto zje więcej białka w godzinę, no to są takie filmy, że ja przewiduję, że taki film zdobędzie te 50000 wyświetleń, co nie? Na przykład zawiodłem się mocno na filmy z krokami, bo przewidywałem, że lepiej pójdzie. No więc wiecie, no tu już wchodzę coś takiego, że przewiduję często, co się wydarzy z danym filmem. Wcześniej tego nie było, więc w tym grudniu był taki moment zaskoczenia. Dobra, Barti tu zawija. A jakieś pytanie o Bartiego jest? Nie. W sensie nie. Jak coś, to dzwońcie, dobra? Dobra. Dobra, lecimy dalej, panie Świątek. Kiedy Mazima założy kanał kulinarny? To pytanie do Mazimy. Czy jesteście razem ze Świętym? Pomidor. Nie, dobra, bo tych pytań jest za dużo tam. Ja wiem, że tam jest z 10 pytań o tego Świętego. Nie twórzcie żadnych sipów.
Dobra, jeszcze się przewija mega pytanie, czy będzie film w końcu z przemiany Pana Świątka? Będzie i ja o tym mówiłem dwa razy chyba na drugim kanale, że problem ze Świętym był taki, że my już zaczęliśmy nagrywać ten film z przemiany Świętego, wyznaczyliśmy cele, chyba nawet 10 dni Święty jadł i tak dalej, wiecie, starał się i się rozchorował. Tak wiecie, poważnie, to Święty może dokładnie powiedzieć, chociaż moim zdaniem to nie ma znaczenia. No po prostu wyszła choroba, która jeszcze była związana z żołądkiem i całkowicie zablokowała mnie, tak naprawdę. No i wiecie, no jak on miał wyzwanie na 30 dni, a przez 10 dni był chory, no to taki film nie ma sensu, więc musieliśmy go zacząć od nowa. On już jest zaczęty, czyli tak obstawiam, że pod koniec listopada się pojawi. Gdybyś miał się cofnąć, czy byś inaczej postąpił i coś zmienił na całej siłownianej? No może przygoda siłowniana, rozumiem o co chodzi. Kurwa, wiecie, z perspektywy czasu ja bym zmienił, mogłem powiedzieć, że zmieniłbym wszystko, całą tą historię, ale no według mnie nie ma sensu tego tak rozpatrywać. Prawda jest taka, że te wszystkie błędy, które popełniałem w przeszłości, sprawiły, że teraz wiem, że to były błędy. Nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi, że uczyłem się na własnych błędach i niektóre rzeczy w kwestiach siłownianych, jakichś jedzeniowych, czy nawet podejmowania decyzji o na przykład za długiej masie, tego nie nauczycie się z poradnika na YouTubie czy z internetu. To jest coś takiego, że musicie się tego nauczyć w praktyce. Także odpowiadając, no tak, zmieniłbym bardzo dużo, ale no nie ma sensu patrzeć już w przeszłość, tak? Patrzymy w przyszłość i next question. No dobrze, czy planujesz nawiązać współpracę z trenerem i ćwiczyć w Trójbu? Nie. Powiem tylko tyle, że ja traktuję siłownię jako stricte hobby, jako coś, co mi sprawia przyjemność i nie ciągnie mnie do jakichś zawodów, po prostu. Myślę też, że jednak my się wyróżniamy tym, że cały czas jesteśmy tą ekipą i jakby to się zmieniło tak, że to no, wszystko zmieniło. Poza tym, kurde, no prawda też jest taka, że to, co Święty właśnie powiedział, że my się wyróżniamy tym, że jesteśmy tą ekipą i że bardziej robimy content rozrywkowy z siłowni, bo naprawdę jest od zajebania ludzi, którzy robią content merytoryczny, content z przygotowywania się do zawodów, także też myślę, że z moją aktualną sylwetką ja bym nawet nie miał szans się przebijać w czymś takim, czy też z kilogramami, które podnoszę. No nie wiem, no jak chcecie oglądać jakieś zawody z trójboju, czy z podnoszenia na klatę, to na przykład Mateusz Grys coś takiego robi. No mnie to nie kręci po prostu. Dobra, Bartosz XD85 pyta, czy będzie jakiś mit z widzami? Na 100 koła subów coś ogarniemy fajnego. Więc subskrybuj kanał, stary, bo już mniej niż połowa została. Myślę, że to jest ciekawe pytanie. Kiedy powrót serwera na Discord? No, nie wiem szczerze, kurde, no to jest coś takiego, że ja bym musiał się tym musiałbym się w to zaangażować, musiałbym znaleźć odpowiednie osoby do tego i to jest do zrobienia. Tylko, że ja właśnie nie mam czasu, żeby się tym ogarniać i to nie jest na tej zasadzie, że wymyślam, że mi się nie chce, tylko no rzeczywiście ja naprawdę mam dużo rzeczy na głowie, czy to związane z YouTube'em, czy to związane ze szkołą, czy to z jakąś inną pracą, którą sobie dorabiam i no naprawdę nie mam głowy do tego Discorda, ale to, jeżeli jest pytanie pod tym filmem o to, to jeżeli są osoby, które chciałyby się zgłosić do moderacji Discorda, ja teraz od razu podkreślę, że aktualnie nie przewiduję płacenia pieniędzy za moderowanie tym Discordem, bo ja nie miałbym z niego żadnych zysków, co nie znaczy, że w przyszłości by się to nie zmieniło. No, ale jeżeli są osoby, które by chciały się czymś takim zajmować i mają jakiekolwiek doświadczenie w tym, to możecie mi na Instagramie o tym napisać i no jak się zbierze kilka osób, to myślę, że będziemy mogli coś ogarnąć z tym powrotem Discorda. Ile masz wzrostu, ale nie kręci jak mistrz Śląska we mnie ma. Kurde, no już chciałem mówić, że 1,91 m, no. Kurwa, w opisie kanału macie, tak szczerze. 1,78 m, chociaż ostatnio byłem u pielęgniarki w szkole, bo mieliśmy jakiś tam bilans i 1,77 m było. Także tam 1,77-1,78 m się zaciera. Raz jest tak, raz jest tak. Bardzo dobre pytanie. Dlaczego Święty jest taki przystojny? Wiesz, stary, trenuje ze mną, je to, co mu każe i to jest to. Ulubiona partia mięśni. Do ćwiczenia klata, a tak, żeby mi się podobała to biceps. Kiedy ława do buka? No i tu jest... Kurde, bo ja wiem też, że dużo jest pytań o tą ławę WK i dużo jest pytań odnośnie w ogóle filmu wspólnego z WK. I tu musicie zrozumieć jedną bardzo ważną kwestię, że WK w tym momencie to już nie jest firma, w której pracuje Owca, Saker, Pączek i Robur, tylko to już jest taka spora firma, w której pracuje dużo innych osób, które ogarniają różne sprawy. I co za tym idzie, ja oczywiście mam podpisaną umowę, współpracuję z firmą WK, ale ja tej umowy nie podpisywałem ani z Pączkiem, ani z Roburem, ani z Owcą, ani z Sakerem. A powiem więcej, że ja nawet nigdy z żadnym z tych czterech osób nie rozmawiałem i tak naprawdę nie wiem, czy oni wiedzą o moim istnieniu. W sensie wiem, że Saker kiedyś mi skomentował posta jakiegoś, no, ale no myślę, że na razie wizja ławy WK jest odległa. Przede wszystkim dlatego, że chyba jeszcze jestem za mały, żeby móc, w sensie tak pod względem zasięgowym, nie? Żeby móc tam trafić. Ale moim zdaniem nawet to lepiej, bo w przyszłym roku po redukcji, to moim zdaniem będę mógł tam wjechać i osiągnąć pas poniżej 80 kg. Bo jak będę ważył tam, nie wiem, 7,5, no to myślę, że utrzymam to 110-115 na ławie, będzie można
fajnie zrobić. Może byście wpadli z ekipą do klubu Hunter MMA od Gimpera i ocenili siłę. No jest to jakiś pomysł, może ogarniemy. Jakbyśmy w MMA zrobili jakiś ten. No, to by było spoko, ale też z takimi sprawami, wiecie, to jest tak, że no jednak trzeba mieć jakieś pozwolenia, zgody. Nie mówię nie, może ogarniemy. Z czego jeszcze się utrzymujesz poza YouTube? Bo kiedyś coś wspominałem. No przyznaj się. No ale tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zresztą też kwestia utrzymania jest taka, że ja jeszcze mieszkam z rodzicami, więc oni mnie utrzymują. A to, co sobie ja dorabiam, no to, to nie idzie na opłacenie rachunków, nie? Ale nie chcę jakoś specjalnie zdradzać, może kiedyś się tym podzielę. Czy masz dziewczynę? Nie mam. Czy myślisz, że jest szansa, aby zrobić w przyszłości swój sklep z odzieżą i tenkami siłownianymi? To w jakiejś bardzo dalekiej przyszłości, jeżeli już, ale na pewno tego nie planuję. No, nie bez powodu współpracuję z WK i też jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Jak widać, nawet w tym momencie jest bluza noszona. Poza tym, kurwa, też tak szczerze, nie ma miejsca już na rynku, moim zdaniem, na jakieś kolejne marki odzieżowe robione na tym samym patencie. Nie planuję, nie widzę sensu, ale nie wykluczam. Przyszła wiadomość od Bartosza Ziemby. Pytanie od Bartosika, kiedy zauważyłeś wzrost rozpoznawalności, że ludzie na ulicy podbijali. A co, Barty teraz napisał? Zresztą to takie pytanie z pizdy, jeżeli on teraz to napisał. Gdzie on tu przed chwilą był jeszcze z nami? Ale dobra, to ogólnie pierwszą osobą, która do mnie podbiła, to w ogóle przed tym skokiem popularności było. Nie wiem, czy ty, święty, ze mną wtedy nie byłeś. To było w wakacje. 2022 wakacje, o, to było wtedy. Ten kanał miał, nie wiem, 2000 subskrypcji może. I byliśmy na mieście chyba właśnie ja, święty i Borys, chyba w takiej trójce. I do nas podbił taki jeden ziomek opłotem. A ja pamiętam, taki w okularach był w momencie. To jest szczerze sytuacja, że serio zapamiętałem ją. Bo no, to jest takie ikoniczne. A tak, żeby częściej do mnie osoby podbijały, to od niedawna w sumie, no. No w te wakacje to ten, jak wychodziliśmy, to zawsze ktoś podbijał. Też często było na przykład tak, że ja, załóżmy, zostawałem w domu, a ekipa beze mnie wychodziła, na przykład Bobo, tam się, nie wiem, święty, Barty. To podobno tam jakieś rzeczy ciekawe kręcili, ale nie będę się rozwodził może. Szukajcie nas, szukajcie. Szukajcie, a znajdziecie. To koniec pyta. To jakieś ostatnie. No, tutaj jest ID. Halo. No, nowy iPhone. Ile masy jeszcze przewidujesz do pożądanej sylwetki? Ile masy? Mas, że ile razy będziesz musiał wejść na masę. A, ciężko powiedzieć bardzo. Kurde, jak to powiedzieć dobrze. Ja mierzę ten 1,77 m czy tam 78 i waga 81 kg, to dalej jest taka dosyć wysoka waga, nie? To nie jest waga 71 kg, że ja już powinienem być docięty, tylko to jest taka waga, że jakbym był docięty w tym momencie, to ja myślę, że byłbym na takim mega wysokim poziomie już, nie? Że 81 kg, 1,78 m i na przykład 10% body fatu, to już jest taka granica genetyki. Ja myślę, że w przyszłe wakacje do 75 się dotnę na przykład i że to będzie już fajnie wyglądało. Także zobaczymy w wakacje, jak to będzie. Ja myślę, że to już będzie taka pożądana przeze mnie sylwetka, ale może się zaskoczę i będzie jeszcze przede mną dużo, dużo pracy.